Michał Derus zdobył srebrny medal w sprincie na 100 metrów na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Do finału Michał awansował z trzecim czasem eliminacji. W finale złoto zgarnął fenomenalny Ferreira dos Santos, który z czasem 10:57 pobił rekord świata. Michał przebiegł tuż za nim na drugiej pozycji. Tym samym spełnił medalowe zapowiedzi. Marzenie oczywiście to jest zdobycie medalu paraolimpijskiego albo olimpijskiego, ale to już jest raczej niemożliwe. No ale takie przyziemne to oczywiście właśnie teraz w październiku obronić tytuł mistrza świata na dystansie 100 metrów, no i w przyszłym roku zdobyć również medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio. Przed Michałem jeszcze jeden start w Rio. Już w środę powalczy w konkursie skoków dal.